Cześć, witajcie. Cześć, witajcie. Kolejny tydzień wiosenny niezwykle. Bardzo wiosenny, bo taki spokojny trochę, nie? Kot mi od rana próbował tego koguta zagryźć. O, no i zagryźć? Nie, bo go pogoniłem. Kot sąsiada, bo ja tutaj mam co prawda 8 kotów, ale żaden z moich do tego bażanta nie podchodzi. Natomiast kot sąsiada nie ma problemu z łowieniem bażantów. W związku z tym próbował upolować koguta, który ma za oknem gniazdo, kura właśnie wysiaduje jajka. Aha, no zarąbiście. Nie, mój kot raczej nie poluje, chyba że na muchy. A nie, tutaj na jamnika mojego kolegi. Podaś, twój kot to jest kanapowiec. Tutaj są koty, które polują na jaszczurki, myszy, ptaszki i wszystkie inne rzeczy. No to ci powiem, że mój kolega ma jamnika, na którego ten kot się rzucił perski. I to nie raz, także wiesz. Nie no, spoko, nie, ale to wiesz, to jest na zasadzie, że o, jakieś bydle wchodzi na moje terytorium. To cokolwiek by weszło, to kot by miał problem z tym. To jest tak, że koty są niezwykle terytorialnymi zwierzątkami. Teoretycznie potrzebują dosyć dużo miejsca, szczególnie kocury, bo kotki są troszeczkę bardziej układne. No natomiast kocury po prostu, szczególnie na wiosnę, po prostu się ganiają bardzo mocno. Od razu mi się ten żarcik przypomina, jak szły dwa koty przez pustynię, jeden do drugiego mówi, ty patrz, ja nie ogarniam tej kuwety. No dobra, ale przejdźmy może do telefonów. Zacznijmy od Huawei'ów. Nie mówiliśmy tak, na pewno, bo nie było wiadomo na pewno, ale jeden z tych, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu, flagowiec, został nowy system operacyjny, nie? Znaczy w zasadzie i telefon stary, i system operacyjny nowy w zasadzie. No tak, chociaż... Nie no, i telefon nowy, i system nowy, no bo w zasadzie do Mate 40 Pro 4G, o którym mówiłeś, na stronie jest, nie było podanego systemu i tak prawdę mówiąc, niedawno patrzyłem, to nadal nie ma, chyba że coś przeoczyłem. Nie, ja znalazłem w urzędzie telekomunikacyjnym chińskim, no właśnie, urząd telekomunikacyjny chiński na szczęście podał dane dotyczące systemu operacyjnego i wiadomo, że będzie tam Harmony OS w wersji 2.0. Tak, dokładnie. Urząd napisał, producent nie. Nie wiem, może się okazać, że... Tak gdybam, że faktycznie ten telefon pojawi się w dwóch wersjach, prawidłnie z Androidem, bez Google'a i z Harmony. Nie wiem. Wiesz co, ja podejrzewam, że to jest specyficzny rodzaj marketingu chińskiego, może tak, który z jednej strony sobie myśli, ojej, mamy nowy system operacyjny, może warto by było go zareklamować, a z drugiej strony myśli sobie, o kurczę, nie ma Androida, może to źle wpłynie na sprzedaż. No właśnie. W związku z tym ani się nie podaje, że brak Androida, ani że jest nowy system operacyjny, ani się nie podaje, że tam nie ma Androida. W związku z tym... Wszystko jest okej, okay po prostu. Mi się wydaje, że może chcą po prostu zrobić taką próbę, że jak coś nie pyknie, to udajemy cicho, nic nie było, a jak zażre, to dopiero zaczynam reklamować. Adaś, Chińczycy mają tę fajną rzecz, że mogą robić dosyć dużą próbę, znaczy próbę na dosyć dużej liczbie odbiorców. Tak, mają możliwość protestowania, stać ich na to. Tak, to znaczy oni zawsze to robili do tej pory przed wejściem na rynki europejskie czy amerykańskie na przykład, kiedy próbowali. Mm-hmm. Zawsze testowali te feature'y techniczne najpierw u siebie, a później dopiero je propagowali gdzieś indziej. Chyba się nie zdarzyło, żeby przetestowano coś najpierw u nas, a później dopiero w Chinach. To tak nie było nigdy. Natomiast jest kolejny telefon z systemem obsługującym wyłącznie 4G bez 5G. Wyskoczyła nowa 8 Pro 4G z Kirinem 985 i tutaj też ciężko oczekiwać jakichkolwiek zmian sensownych w specyfikacji. Jest OLED, jest duży, porządny wyświetlacz 672 w bardzo fajnej rozdzielczości. Są te charakterystyczne aparaty w jaju zrobione, takie duże, też optycznie powiększone. To jest fajny telefon, tylko ja znowu, podobnie jak w zeszłym tygodniu, nie rozumiem, dlaczego wyłącznie z obsługą 4G. Bo tak. To tak. No, bo tak. W każdym razie nie jest to telefon nowy znowu, natomiast jest to telefon, któremu obcięto funkcjonalność 5G. To ja może wrócę do tej teorii z zeszłego tygodnia, że może to jest jakiś operatorski, no diabli wiedzą. Ja mam inną teorię, że gdzieś poza tym, że procesor, to coś do tego 5G jest potrzebne i na to coś 5G jest embargo i niestety nie ma już w magazynach.
Też może tak. Taką mam teorię. I też jest, podejrzewam, równie wiarygodna jak twoja. No tutaj w tym wypadku jest o tyle dziwnie, że największy chiński operator do tej pory tych telefonów zdaje się nie listował. Ja musiałbym sprawdzić jeszcze w tej chwili, czy one do dzisiaj się nie pojawiły, bo tam nie zaglądałem rzeczywiście w tym tygodniu, ale wydaje mi się, że ich nie było na w liście chińskiego operatora w związku z tym. Może sprawdzę w trakcie, jak będziemy o czymś innym mówić. Natomiast drugi wiążący się jakby z Huawei'em producent, mianowicie Honor, wypuścił z kolei model Play 20. Model, który dobrze, że wyszedł w Chinach, a nie u nas, bo to nie jest to konstrukcja jakaś imponująca bardzo. Poparta na Unisoku T610. Oględny jesteś w słowach. Tak, oni ciekawe w ogóle, dlaczego postawili na Unisoka. Znaczy się ciekawe. No, Adam, chyba z tego samego powodu, który podejrzewam, że zrezygnowali z 5G, no, braki magazynowe. Tak, dokładnie, no ale no żeby taki, no dobra, no ale wsadzili tego Unisoka T610, dołożyli tam 4, 6 albo 8 giga RAMu i 128 giga pamięci, co już jest fajne, no bo ten telefon no, nie wygląda na jakiś szczególnie drogi, zresztą taki nie będzie. Bateria 5000 mAh, nie doszukałem się szybkiego ładowania, bo chyba nie ma, nie? Wiesz co, nie, jest 10-watowe. Ale to standardowe, tak. 6,5 cala IPS z rozdzielczością HD+, i z kropelkowym noczem na 5-megowy aparacik. Natomiast na tyle mamy dwa aparaty, 13 i 2 mega, ale oprawka... Dwa aparaty, zaślepka i dioda. I dioda, tak. Po prostu wkomponowali to w taką ramkę, żeby z daleka wyglądało, ja, że masz kurczę, taki mocniejszy smartfon z poczwórnym aparatem. No i ceny ja przeliczyłem bezpośrednio z yuanu, więc to takie jest, wiadomo, trzeba dorzucić podatek, ale zależnie od tego RAMu, przypomnę 4, 6, 8, ceny wynoszą na nasze 530, 640, 820 zł. Z rzeczy fajnych to ten telefon ma radyjko FM i mini jacka. Ale wiesz co, przerwę ci jeszcze, Jacku. W tygodniu doszukałem się jeszcze takiej ciekawostki. Tak? Tylko musicie mi dać chwileczkę. Bo gdzieś... A, już. W urzędzie Tena znalazł się bardzo podobny model. To jest taki chiński urząd przyznający certyfikację. Tyle, że z logo Huawei. On ma na razie oznaczenie tam AL40, to nie przywiązujcie się do niego zupełnie, ale wiesz co, to będzie, zdaje się, nowa Lite po prostu. Wiesz co, tak, tyle, że specyfikacja, przynajmniej ta, która jest na razie podawana przez chiński urząd, to pomijając wersję pamięci okrojone, wygląda identycznie, no bo mamy 6,5 cala HD+, charakterystyczną tą, o której mówiliśmy, oprawkę aparatu, który ma 13,2 matryce, z przodu kropelkowy notch na 5-megowy aparatu, ile tego już nie powiedziałem, bo już się miotam. 4,6 giga RAMu tylko podaje chiński urząd i 64, 128 giga pamięci. Bateria 4900, pojemność minimalna, czyli ta marketingowa będzie 5000. No i wymiary, waga, też pasują do tego modelu Honora, o którym przed chwilą mówiliśmy. Procesor też, no Tena nie podaje typu procesora, podają jedynie taktowanie, no ale to taktowanie się zgadza, wygląd się zgadza, większa część specyfikacji się zgadza, więc możliwe, że ten sam telefon zobaczymy niebawem z logo Huawei. I tyle w temacie oddziału Honora od Huawei. Zaglądam właśnie do największego chińskiego operatora i oni do tej pory nadal nie listują tych telefonów 4G Huawei, także... No, przynajmniej tutaj odpada. Oni zazwyczaj, jeżeli dystrybuują, to wszyscy trzej operatorzy, no dobra, chyba nadal są trzej operatorzy. Na razie moją teorię rozwaliłaś. To znaczy, no wiesz, to, że tutaj nie ma, to nie oznacza, że nie będzie jeszcze, dlatego że one są jednak na stosunkowo wczesnym etapie. Tak, teraz nie ma. Są ogłoszone, natomiast, no mówię, nie ma ich ogłoszone w każdym razie w ofercie operatorskiej. Vivo pokazało w Indiach dwa modele, Vivo IQOO7. U nas on jest z dopiskiem India, mimo tego, że oznaczenie jest, żeby się nikt nie pomylił, bo są różnice techniczne. Jest Vivo IQOO7 Legend, który wcześniej był u nas w katalogu i nadal jest zresztą jako Legendary, zdaje się, w Edition. Tak, Legendary Edition, no bo tak się nazywa w Chinach.
tam była wersja chińska, tutaj jest wersja indyjska. Jest chyba różnica dotycząca pamięci, w związku z tym zdecydowałem się wrzucić. Jest, nie wiem, jedna wersja więcej, jedna wersja mniej. Szczególnie, możecie, że... Możecie sprawdzić. Dostępność jest podobna i w Indiach, i w Chinach, w zależności od tego, gdzie ktoś chciałby za granicą ewentualnie go kupować, także różnice są niewielkie. Te indyjskie być może będą dystrybuowane szerzej również na rynku europejskim, bo tam gdzieś takie były. To znaczy, jest taki myk, że tak naprawdę ten indyjski IQOO7 to jest nic innego jak Vivo IQOO Neo 5. O Jezu, z tymi literkami po prostu. IQ, oni byli. Może i IQ, ja nie wiem, jak Chińczycy to wymawiają, albo jak chcą, żeby było wymawiane. IQ, ja słyszałem z tego, co słyszałem. Polski oddział tak radził, żeby to tak wymawiać? Wiesz co, polski oddział to w ogóle się nie odzywa ostatnio, więc powiem ci szczerze. No właśnie. To jest zamilkli. Znaczy właściwie to polskie przedstawicielstwo, nie oddział, zdaje się. Nie? No dokładnie, ale no to jest zamilkli ostatnio, więc zostawmy ich. W każdym razie o telefonie, tylko że no mówię, pod nazwą IQ, jak Adaś mówi, Neo 5 już w zasadzie mówiliśmy, możemy powtórzyć, gdyby ktoś w Indiach przypadkiem chciał robić zakupy, że to jest Snapdragon 870, fajny AMOLEDowy wyświetlacz 662, Full HD pracujący i przy 120 Hz. Jest oczywiście obsługa 5G, bo jakby sam procesor o tym mówi, w pamięci 128 albo 256 flesza, 8 albo 12 giga pamięci RAM, aparaty fotograficzne 48 plus 13 szerokokątne plus 2, z przodu 16 megapikseli, ładowanie 66-watowe, warto o nim wspomnieć, Origin OS, dlatego że to tutaj jakby w przypadku tych wersji zagranicznych to tak bywa. Jakbyście nie wiedzieli, to jest to taki prawie goły Android z paroma dodatkami, głównie służącymi personalizacji. Dosyć fajne rozwiązanie, przyjemna ta nakładka jest. No nie wiem, czytnik linii papilarnych w ekranie jeszcze można wspomnieć, bo nie każdy lubi, ja na przykład nie lubię, w związku z tym mówię o tym, że jest czytnik w ekranie. Ostatnio mam wrażenie, że w niektórych modelach niestety tych, powiedzmy, mniej wiodących producentów, czyli chińskich, no te czytniki się poprawiły. To znaczy irytują mnie trochę mniej niż w telefonach bardziej uznanych, które ich używam na co dzień. Także... Nie, przy tych, które ja mam okazję, to jest bzyk, za trzecim razem ewentualnie się odblokuje. Ja ostatnio, nawet ostatnio przestaję powoli narzekać, bo już mam kolejny chiński telefon, w którym ten czytnik działa całkiem nie najgorzej i nie irytuje mnie. Fakt, zdarzają mi się błędne odczyty, ale jest nieźle. Naprawdę. Ja z konieczności odblokowuję twarzą, a poza tym jestem zwolennikiem jednak klasycznych czytników linii papilarnych, czyli albo tych z tyłu na obudowie, których już nie bywa prawie, w każdym razie nie na tych wyższych półkach, albo bocznych czytników na krawędzi telefonu, które też jako tako działają, chociaż też nie aż tak dobrze jak te tylne. No nie, tam ostatnio można było jednak cały palec podłożyć, najwyraźniej to działało lepiej. Redmi ostatnio, co testowałem, Note 10 Pro. Kurczę, no super, na boku, idealnie pod palec i naprawdę działa mega, także wiele zależy po prostu od konkretnego modelu telefonu. Bo zdarza się, że... Tak, no wiesz, stosuje się różne patenty, no wiem, że ludzie na przykład tam gdzie pozwala kilkukrotnie na przykład skanują palec. Nie wszystkie interfejsy pozwalają, bo na przykład są interfejsy, które potrafią ci powiedzieć, ten palec już został zeskanowany. No i już, i co zrobisz? Przykładam go inaczej. Wiesz co, ale to się chyba nie bardzo daje, to znaczy on za którymś razem rozpoznaje ten palec, w związku z tym mówi ci, ten palec został już zeskanowany i koniec. Ja też czasem dodaję palec dwa razy i rzadko mi się zdarza, że mi zaczyna krzyczeć, że ej, ten palec już dodałeś, ale wtedy podnoszę, przykładam go trochę inaczej albo bardziej opuszkowo i łapię. Zresztą tak samo fajnie jest to, że na przykład coraz częściej w telefonach widzę, że można też dodać drugą twarz do rozpoznawania. Okej. Dodaję swoją gębę w masce wtedy. Ja wiem, że w tym momencie to jest prawie zerowe zabezpieczenie, no ale na przykład już ty byś nie odblokował, bo masz włosy. Mam nadzieję. Wiecie, że ludzie Dalekiego Wschodu uważają, że człowiek ma kilka twarzy. Ta pierwsza twarz, najbardziej widoczna dla wszystkich, to jest właśnie twarz publiczna, którą się ma
dla wszystkich, dla policjanta, dla znajomego, dla kumpla. Druga twarz, którą się ma, to jest twarz, którą się ma dla rodziny, dla najbliższych, dla tych, których się kocha, dla tych, z którymi się jest związanym emocjonalnie. Natomiast trzecia twarz, której nigdy nikomu się nie pokazuje, jest twarzą osobistą, tylko i wyłącznie dla siebie. Takie telefony można by było zrobić, które rozpozna... To, czekaj, trzykrotny, trzystopniowy, przepraszam, system zabezpieczeń, który skanuje wszystkie te trzy twarze i wtedy jest spoko. Ale dwie twarze to jest postęp, słuchaj. Dwie twarze to jest postęp. Tak, od razu mam niezdrowe skojarzenie. Ta trzecia twarz i trzecie oko. Wiecie, nie, dobra, nieważne. No, dalej, nie będziemy odpowiadali tego dowcipu o trzecim oku, bo jest brzydki. Tak. W każdym razie ten drugi, ten Legend, który też jest dostępny wyłącznie w Indiach, tak, to prawda, bateria tam jest 4000 mAh, natomiast ma Snapdragona 888, podobny wyświetlacz, podobne odświeżanie 120 Hz. Też podobne pamięci z tego, co zauważyłem, z tym, że w aparatach jest już różnica, dlatego że tam jest 48 i 2 trzynastki. O dziwo, ta druga trzynastka nie jest tele, tylko jest portretowa według tego. Jest taka trochę tele, no bo portretówka trochę tak, no. Ekwiwalent 50 mm, więc można powiedzieć, że ciutkie tele jest, może jakieś takie dwa. No tak, ale jak wiesz, jak z jakimkolwiek fotografikiem porozmawiasz, jak powiesz, może jest 50 mm, to ci powie, że obiektyw portretowy. No nie, i już. No tak, no nie, no też tak on jest zdefiniowany przez producenta, no ale na upartego jakieś tam przybliżenie uzyskujecie nim, no może tak. No. No i tutaj jest to takie kosmiczne ładowanie 120 W, ale ja nie polecam, naprawdę. No, a ja bym chętnie wypróbował to 120. A wiesz co, a ja dzisiaj widziałem znowu kolejne płonące telefony. Co prawda ja wiem, że ludzie telefony upuszczają, ładują niewłaściwymi ładowarkami, ale jednak... A słyszymy, go zajarało, bo ja nie, prawdę mówiąc. Słucham? A nie, zapaliły się. Jakiś czas temu na lotnisku zapaliły, ale to mi się wydaje, nie ten model w ogóle. Bez, to nie były chyba modele z super szybkim ładowaniem. Zdaje mi się, że ktoś po prostu przygniótł paletę, bateria strzeliła, od jednej baterii zajęły się kolejne i tak dalej. Nie słuchajcie, w zasadzie doniesienia o palących się telefonach są stosunkowo rzadkie, to bez względu na markę. Poza jedną marką i jednym modelem, o którym nie będziemy, przepraszam, wspominali, bo to historyczne w zasadzie. To był wypadek. Mówimy o modelu, którego wnoszenie zostało zabronione na lotniskach. Ale nie będziemy wspominali, nie. Dajmy mu już spokój. Natomiast jeżeli chodzi o inne marki, inne modele, to one się pojawiają naprawdę sporadycznie. Gdyby to była jakaś tendencja, to uwierzcie mi, naprawdę media społecznościowe by grzmiały, że w jakimś modelu albo jakaś marka wkłada baterie, które płoną. To się pojawia sporadycznie i najczęściej, bo może być oczywiście wada fabryczna, ale najczęściej jest spowodowane albo uszkodzeniem mechanicznym, kiedy człowiek, nie wiem, przegnie ten telefon gdzieś w tylnej kieszeni, nawet on nie trachnie, nawet nie zauważy, ale bateria zostaje uszkodzona, albo poprzez ładowanie niewłaściwą ładowarką, bądź też zwarcie gdzieś w miejscu ładowania. W momencie, kiedy tam się zaczyna iskrzyć, no to no dokładnie. Kiedy bateria jest uszkodzona, też niestety. Nosimy w kieszeniach małe bomby. Baterie litowo-jonowe są niestety bardzo wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne. Zgadza. No i jest jak jest. No. Czasem się zdarza, że płoną. I nawet jeszcze jest tak, że chyba, bo tak wygląda z moich obserwacji, bo mi parę razy przy okazji rozbierania różnych urządzeń, no przyznaję się, jestem łamaga, wystrzeliła bateria. Im bardziej naładowana bateria, tym efektowniejszy jest bój. Jak jest taka zupełnie rozładowana, padnięta, to trochę zadymi i koniec. A ostatnio miałem przypadek, że już taką zupełnie umarłą baterię wbiłem w nią śrubokręt, przypadkowo taki cienki i przeszedł na wylot. Nawet nie pyknęło. Trochę zaśmierdziało i tyle, także. Ale generalnie... Gdzieś tam ostatnio znalazłem film, gdzie wyginam baterię Flexa. To kiedyś prześlij mi go, kiedyś wrzucę na YouTube'a, przypomnimy taką... Kurczę, ale to było fajne, pamiętam. Nagrywaliśmy wideo na pokazie Flexa i dostałem do rąk baterię Flexa, ponieważ, nie wiem, czy pamiętacie, Flex to był taki wyginany telefon od LG, znaczy wygięty telefon, nie wyginany. Banan taki trochę. Banan taki, on miał baterię, która też była do tego wygięcia jakby dostosowana i ja ją dostałem do ręki, żeby sobie ją powyginać i ja ją sobie powyginałem, wierząc, że no skoro można, no ją powyginałem tak, że zobaczyliśmy przestrach w oczach ówczesnego menadżera, product managera LG. Pozdrawiamy Jarka. Przestrach.
Tak, to było dobre. Wyświetlacz też zginaliśmy. Wyświetlacz się dawał zwinąć tak, w taką tytkę, tak? Natomiast baterie faktycznie pougniatały się jak niczym plastelinę. Ale a Adam do... Owczarek z kolei, nie wiem, czy Adama Owczarka kojarzycie, były naczelny mobile internet. Były, bo mobile internet nie istnieje już. W tej chwili mój zastępca w MGS-em jest zastępca naczelnego. Wyprostował go z kolei. Nie wiem, czy pamiętasz. On go prostował i mówi, o, zobaczcie, naprawiłem telefon. No, bo faktycznie jego się dawało wyprostować. To tak. On miał jeszcze samoleczącą się obudowę, którą porysowałem w testach i się nie wyleczyła. Tak, dawało się porysować rzeczywiście. No zostawmy już to biedne LG, trochę ich szkoda, zniknęli z rynku. Ale nie, no właśnie nie zostawmy, to znaczy to jest dla mnie miłe wspomnienie jak najbardziej. To nie jest, wiesz, jakiś ten... Flex był bardzo fajnym telefonem, był strasznie trafionym być może pomysłem, ale nie, no, czymś był on nowym. Był, ja uwielbiałem ten telefon, bo był duży przede wszystkim. Duży był, tak. Nie był nietłukący się, bo parę razy mi upadł i nic. On miał, z tego co pamiętam, nie nadzwyczajne, nawet jak na tamte czasy, aparaty fotograficzne. To był taki jego, powiedzmy, minus, bo to było tak, że to był flagowiec, a aparaty były takie na poziomie ówczesnych średniaków, o ile dobrze pamiętam. Tak. Ale jak dobrze poszukacie, to w MGS-em jest gdzieś recenzja tego smartfona. Sobie możecie... Na pewno znaczy się na pewno jest, bo ją pisałem, ale nie, no znajdziecie. Wróćmy do tych hajku, bo jeszcze jedna rzecz ważna w przypadku tego Legenda, ma on barwy BMW Motorsport, jak ktoś jest fanem, to... A tak, tak, to prawda. Prawda, biały, czerwony, czarny, niebieski, paseczki. No i ceny przeliczyłem, słuchajcie, i zaczniemy od bazówki hajku 7. 8128 kosztuje w Indiach równowartość 1615 zł. Za 12 plus 256 trzeba zapłacić 1715. Z kolei Legend z taką samą niższą pamięcią 8128 kosztuje 2019, a Legend z pamięcią 12256, czyli największy wypas, jaki w tej serii można mieć, 2219, wiadomo, do tego dokładacie nasze podatki, tak? Bo to jest cena. A, tak, gdyby to były takie pieniądze u nas, to myślę, że gdybym miał jednocześnie takie pieniądze, to bym się jednak zasadzał na Legenda. Tam, tak, co prawda, tak, różnice są stosunkowo nieduże, no, ale jest jednak różnica tak, procesora i wiecie, myślę, że to zrobi. Kilkaset, w zasadzie, no to my liczmy na okrągłe tam 300-400 zł, no warto dopłacić za ten procent. No i za aparat do portretów. Aha, nie dajcie się zwieść fotkom promocyjnym, BMW w komplecie nie dają do tych telefonów. Przynajmniej nie znalazłem nigdzie takiej informacji. To też nie widziałem. Niestety. Dobrze, poza tym mamy jeszcze Vivo i to takie Vivo warte uwagi. Co prawda Adaś pisał o trzech modelach, ale ja powiem szczerze, z pewną taką nieśmiałością dodałem do katalogu tylko dwa. Adam pisał o Vivo V21 i V21e i V21 5G. Natomiast jest pewien problem, dlatego że te V21 i V21 5G w zasadzie niczym się nie różnią. Na stronie malezyjskiej Malezyjczycy nie podają obsługi 5G, przy czym jest tam procesor Dimensity 800U, który to 5G obsługuje. Hindusi przy tym samym modelu z nieco innym oznaczeniem dodają 5G i dodają inne oznaczenie literowo-cyfrowe i piszą, że po 5G jak najbardziej jest. Ja powiem szczerze, że zgłupiałem. Co prawda jest możliwe, że jest procesor w telefonie, który obsługuje 5G, ale to 5G nie jest dostępne dla użytkownika. Patrzcie ostatnie Huawei na przykład. No natomiast z drugiej strony... Jaki to by miało sens, nie? No właśnie, Malezyjczycy myślę mogli się pomylić, a jako, że to jest telefon stosunkowo fajny, to obstawiłem jednak pomyłkę i dodałem tylko dwa telefony do katalogu, a nie trzy. Jeżeli się zorientuję, jeżeli znajdę gdzieś jakiekolwiek potwierdzenie, bo mówię, ciężko jest w tej chwili poza stroną producenta, która nie podaje informacji, a brak informacji to nie jest informacja negatywna, w związku z tym... Nie wiem. Poniekąd masz rację. No, musisz trzymać porządku. Ja mam trochę swobodę, bo natomiast, mogę cytować inne źródła, tak? I no, zasadzie... no właśnie. I dlatego słuchajcie, poczekam. Zanim dodam wersję 4G, jeżeli taka rzeczywiście istnieje, to po prostu poczekam. Na razie jest V21 w katalogu i to jest jedyny, on obsługuje 5G.
No ale tak jak powiedziałeś, jedyną różnicą jest powiedzmy no, obsługiwane zakresy PASM, bo tak naprawdę... No właśnie. Zresztą w ogóle te telefony są bardzo do siebie podobne, słuchajcie. One są, będą promowane jako telefony do selfieków, bo tam powsadzali bardzo mocne aparaty 44-megapikselowe do selfie. Ale tam jest jedna rzecz, słuchaj, jeszcze fajniejsza, no. Bo poza tym, że jest rzeczywiście duży aparat, to zarówno w tylnym, jak i w przednim aparacie jest optyczna stabilizacja obrazu i to jest dopiero wow. Tak, ale mówimy o modelu powiedzmy tym podstawowym lub podstawowych, czyli V21. V21e już niestety nie ma tej stabilizacji optycznej w przednim aparacie, podkreślam, w przednim, ale wszystkie mają cyfrową stabilizację dodatkowo, filmują w 4K przednimi aparatami, mają tryb nocny i bardzo sprytnie umieszczone diody doświetlające, tak żeby wam uzmysłowić, diody są tutaj w rameczce, nie są nigdzie przy aparacie, nie są nigdzie w noczu, tylko są dane na brzegu ramki. Bardzo sprytnie to według mnie ograli, bardzo fajny jest to pomysł. No i w ogóle te telefony są dosyć fajne, bo jeszcze mają, słuchajcie, AMOLEDowe ekrany 6,44 cala Full HD z odświeżeniem 90-hercowym. Jest też oczywiście różnica, bo w modelu V21e mamy wsparcie tylko dla HDR10, natomiast pozostałych dwóch czy jednym dla HDR10+. Minimalna różnica, ale może dla kogoś istotna. I tylne aparaty też są takie same, bo mamy 64 główny z optyczną stabilizacją, jak Jacek wspomniał, 8 szerokokątne i 2 dwójeczki do makro. Nie, 1 dwójeczkę do makro wróci. Jedna dwójeczka do makro. 1 dwójeczka do makro. Tak. Tak, bo w tej chwili się jest łatwo pomylić, dlatego że te interfejsy z aparatami... Jednakowe prawie te telefony. I akumulatory też mają jednakowe. 4000 mAh z 33-watowym ładowaniem. No i to, co już Jacek zasygnalizował, różnica w procesorach. Model z E ma Snapdragona 720G. Pozostały jeden lub dwa, bo no, nie mamy pewności, czy jest jeden, czy dwa. Mają, tak jak Jacek rzekł już wcześniej, Dimensity 800. Także 3 modele, a może 2, a tak naprawdę jeden z różnymi prockami. Chyba tyle, no i minimalnymi różnicami. I wygląd też mają bardzo podobny. Zobaczymy, dlatego że oznaczenie sugeruje, że ten smartfon ma szansę pojawić się w Europie. Nie wiem, czy akurat pod tą nazwą, możliwe, że będzie pod inną, ale ma szansę. W związku z tym, no mówię, zobaczymy po prostu. Po prostu zobaczymy, bo mam jakieś takie dziwne przeświadczenie, że to może być, nie musi, ale może to być pomyłka malezyjskiego oddziału producenta. Wiesz co, albo... Albo tak rzeczywiście jest, tak, no, tak, że jest procesor obsługujący 5G, a tego 5G nie ma. Bo na przykład na rynku nie funkcjonuje 5G, nie wiem jak jest. Nie no, w Malezji chyba mają już 5G. To znaczy mają na pewno telefony obsługujące 5G. No tak, ale czy mają sieć, to... bo może wiesz, z przyczyn podobnych, no bo wiadomo, będzie, szykuje się, naprawdę się szykuje kryzys na rynku elementów półprzewodnikowych i może Vivo też, podobnie jak Huawei, z braku powiedzmy pewnych tam elementów na niektóre rynki okroiło na przykład. No, nie wiem, ja się zastanawiam, no bo tutaj jedyna rzecz, z której można by było okroić przy procesorze, to są ewentualnie anteny, tak? Ja nie wiem, czy to jest taka oszczędność. Nie wiem, strzelam, bo ja prawdę mówiąc nie widzę powodów, dla którego... Chociaż słuchajcie, no przecież jest wiele telefonów, w których procesory pozwalają na obsługę radia FM, a radia nie ma, tak? Słuchajcie, jeżeli słucha nas jakiś serwisowiec, który może ma to w małym palcu po prostu, jest w stanie nam wytłumaczyć, dlaczego, z jakiego powodu po prostu technicznego, technicznego w kwestii oszczędności, jak można okroić telefon 5G, żeby tam był nadal procesor 5G, a żeby on nie obsługiwał, poza antenami, czy jeszcze poza antenami. Jaki jest tego powód, poza gołym powodem w postaci marketingu, tak? Bo tak chcemy, bo tak sobie życzymy, operator... No Będziemy wdzięczni, bo mi po prostu mózg paruje, ja nie rozumiem tych posunięć, powiem szczerze po prostu. Nie ogarniam. Nie przestań się nad tym zastanawiać. Mniej myślisz, jesteś szczęśliwszy. Kolejna
premiera na rynkach nieco odległych, bo to jest również rynek indyjski, to jest Oppo 53S 5G. O rany, od tych nas po prostu może się język zakręcić. No, już jest za dużo tych modeli. Ten w sklepie Flipkart ten telefonik się pojawił, słuchajcie. Smartfonik, to znaczy jak najbardziej hinduski oddział producenta go zapowiada, ale zapowiada na później, a Flipkart po prostu wyprzedził, tak? Taka akcja promocyjna. Tak, Flipkart ma prawdopodobnie na jakiś czas wyłączność na ten model, chociaż sam model jakoś tam szczególnie porywający nie jest. No jest to oczywiście telefonik z 5G, oparty o Dimensity 700, ale z ekranem HD+, 6,5-calowym LCD-jakiem, z takim dosyć szerokim podbródkiem na dole. 6 lub 8 giga RAM-u, 128 giga pamięci, miejsce na microSD jest. Bateria 5000 mAh o ładowaniu, nie widziałem słowa. Nie wiem, czy coś tam zauważyłeś na temat szybkiego ładowania. Ładowanie nie podali żadnej informacji. No właśnie, myślę, że jakby było szybkie, to by się pochwalili. Z przodu wkroplono oczu 8 mega aparacik do selfie, z tyłu 13+2+2, wiadomo do czego te dodatkowe matryce. Dwa kolory do wyboru, dwie ceny z racji dwóch pamięci do wyboru i mamy to albo 810, albo 962 zł. Na razie te telefony około 100 tańsze są w przedsprzedaży Flipkartowej. Wiadomo, że dla nas to jest ta informacja całkowicie zbędna. Chyba ma boczny czytnik linii papilarnych jeszcze z tego, co widzę, bo zaraz usnę. Niezły procesor, wystarczająco dużo pamięci. Adaś mówi, że uśnie, bo to jest rzeczywiście nudny smartfon, ale to jest taki smartfon, jakiego używamy na co dzień po prostu. To jest... Wiesz, no i jeżeli zrobił to, to na pewno jest to porządnie zrobione, wszystko z tym telefonem jest okej, tylko po prostu się kompletnie niczym nie wyróżnia na tle. Obejrzyjcie sobie tylną obudowę tego telefonu i tylną obudowę P40 Pro. Obejrzyjcie, znajdźcie trzy różnice. No ja znalazłem jedną logo. To znaczy tak, no jest logo, jest inna troszeczkę lampa błyskowa, tak? No i na P40 nie ma dopisku o 5G przy aparacie, tutaj jest. Tak. Z daleka widać, że macie telefon 5G, więc jakby się... Tak, no nie ma napisu Leica, tak? Bo w Huawei jest Leica, natomiast tutaj raczej nie. Ale mówię, obejrzyjcie, bo to jest taka ciekawostka. Pierwsza rzecz, która mi właśnie wpadła do głowy, to o kurczę, ja chyba widziałem gdzieś tego smartfona. A propos ciekawostek i tak, nie to, żebym się nabijał, ale mam akurat chwilowo w tej chwili pod ręką dwa telefony, które mają w nazwie Ultra. Znajdźcie kilka różnic. Nawet kolor, kurczę, z daleka, chociaż no nie, w kamerze wygląda, ale no niepodobne. Podobne, no. Ciężko by mi się coś nowego w tej chwili, jeżeli chodzi o wzornictwo smartfonów. Tak. Wiesz co, tak, ale uwagę zwraca, wiesz, raz, że niemalże na renderach identyczny kolor obudowy. W Huawei to jest taki stalowy z połyskiem. No tak. Dosyć niesamowite, a tutaj, ale na renderach wyglądają identycznie. Z drugiej strony, czy taki gigant jak Oppo chciałby koniecznie kopiować Huawei? Ja nie sądzę, po prostu prawdopodobnie no nie mieli co wymyśleć, zrobili taki. Trochę większego szaleństwa za to dokonali projektanci smartfonu Redmi. Redmi K40 Gaming Edition, słuchajcie, no ma błyskawice na tyle obudowy, bo dioda... No ale popatrz, no można znaleźć jakiś nowy design, można znaleźć jakieś nowe pomysły. Teraz będą błyskawice. No. Dodali podświetlenie wokół aparatu fotograficznego. No, wygląda ten telefon trochę inaczej. Myśmy o nim w sumie już zaczęli gadać w zeszłym tygodniu. Nie? Tak, myśmy w zeszłym tygodniu wspominali, że one się za momencik pojawią, za chwilkę będą nowe gamingowe telefony. W każdym razie, słuchajcie, moi drodzy, wszystkie ploty się potwierdziły. Mamy wysokie odświeżanie obrazu 134 Hz, jest HDR10+, jest wąska ramka wokół ekranu, jest szybkie odświeżanie panelu dotykowego, dosyć szybkie. Jest jedna rzecz, o której nie wiedzieliśmy, mianowicie jest wersja tematyczna z Bruce'em Lee. Żółta. Jest żółty, taki jak osa, żółto-czarny z elementami graficznymi w interfejsie związanymi z Bruce'em Lee. O kurczę, tak teraz sobie uświadomiłem, że może młodsi mogą nie wiedzieć, kto to jest Bruce Lee. Moi drodzy, Bruce Lee to jest chiński aktor, który niestety już nie żyje, ale przede wszystkim mistrz sztuk walki. To jest ten słynny człowiek, który zapytany w filmie Wejście Smoka o to, jaką sztukę walki uprawia, powiedział, że najbardziej lubi sztukę walki bez walki.
Zresztą polecam bardzo Wejście Smoka. Słuchajcie, to jest jeden z tych filmów, który w Polsce zrobił znacznie większą furorę chyba niż Gwiezdne Wojny w Stanach na przykład, gdzie ludzie po kilkanaście razy chodzili na film. Pamiętasz, tutaj to było to samo. Z Bruce'em Lee, wszystko było z Bruce'em Lee. Koszulki za naszych czasów, to początek lat 80. był. Pootwierały się przede wszystkim szkoły sztuk walki. A tak. Śmiali się wtedy prawdziwi instruktorzy, że wystarczy mieć kwit z pralni chińskiej i nim błysnąć uczniom po oczach i już walili drzwiami i oknami po prostu. No, ale tak było. No, ja doskonale, mając na tyle, ile mam, ty masz trochę więcej, więc pewnie jeszcze lepiej to pamiętasz ode mnie, ale ja doskonale pamiętam, no, jak się chodziło do szkoły, to ten Bruce Lee wszędzie się pojawiał. Nie tylko na plakacie przyczepionym, nie wiem, w klasie czy tam w kiblu, nie tylko na zeszytach, no mówię, wszędzie był. Tak jak teraz macie, nie wiem co teraz dzieciaki mają na... Kurczę, powiem szczerze, nie mam bladego pojęcia, bo moi synowie... Raperów, youtuberów, influencerów, nie mam pojęcia kogo. Influencerów mają. Tak. Ostatnio jednego wsadzili do więzienia, taki to influencer. Wiesz co, ja chyba nie mam zdania w temacie. Znaczy, no ja mam bardzo negatywne, ale przykro mi. Ja... Nie bardzo widzę sens rozmawiania o nich. Dokładnie. Nie róbmy spraw z głupków, no. Powiedzmy. My nie jesteśmy influencerami i nie mamy ambicji, żeby być. Tak, nie. My jesteśmy nudzierzami od smartfonów. Wróćmy jeszcze może właśnie do tych, no bo do tego Redmi, tam jeszcze przypomnę, że jest stereo JBL-a, szybkie ładowanie 67 W, bateria ponad 5000, aparat 64 pełny, szerokokątny 8, i ceny, bo cen żeśmy nie znali w zeszłym tygodniu, a cen, słuchajcie, jest no sporo, bo sporo jest wersji. Więc teraz, moi drodzy, się skupcie, wszystkie ceny podaję bez naszych podatków, przeliczane na żywca z yuanów renminbi. Więc 6 plus 128, 1165. 8 plus 128, 1282. 8 plus 256, 1399. 12 plus 128, tyleż samo, 1399, bo tu mamy takie dwie śmieszne wersje, albo więcej RAMu, albo więcej pamięci nadane. No i dalej mamy wersję topową, 12 plus 256 za 1573, no i ten rzeczony żółto-czarny Bruce Lee, 1632, który również występuje w wariancie 12256, czyli topowy... Tylko, do tej pory tylko w tym wariancie. Tak, topowy model ten z Bruce'em Lee i myślę, że gdybym kupował to właśnie tego z Bruce'em Lee, bo pomijając już, że tak powiem, sentyment do postaci tego chińskiego słynnego aktora, to jeszcze ten telefon po prostu super wygląda w tych dwóch kolorach i jest najbardziej taki rzucający się w oczy z nich wszystkich. Jest oryginalny, czyli to, czego brakowało wszystkim smartfonom chyba poza może tym IQ Legend, o których dotąd powiedzieliśmy. Chociaż tak naprawdę ten IQ to też tylko kolory ma. Jeżeli ktoś ma drogie hobby polegające na kolekcjonowaniu, to warto go chyba mieć w swojej kolekcji, bo to jest fajna chyba, rzecz. On jeszcze chyba z takim jakimś zestawem, nie wiem, pokrowiec, tam chyba akcesoria też są dedykowane pod kolor. Są dodatki, tak. Mi się mignęło takie zdjęcie tego zestawu rozpakowanego na Weibo. Ono było maciupkie, ale no było widać, że tam jakieś bajerki jeszcze do tego dokładają. Także no podoba mi się to. Podoba mi się to. Jakby ktoś chciał mi prezent zrobić, to zapraszam. Jeszcze wiesz... Adam żartuje oczywiście, słuchajcie, to nie jest poważnie, kiedy mówimy o jakichś prezentach, to naprawdę nie jest poważnie. Ale jak chcecie coś kupić, to kupcie. Nie mamy, słuchajcie, ani Patreona, ani nie mamy żadnego systemu w płatności. Nie, słuchajcie, nie chcemy od was naprawdę niczego. Nie, no chcemy od was. Słuchajcie, jak chcecie nam, nie wiem, w jakiś sposób nas wesprzeć, podziękować, cokolwiek, to powiedzcie znajomym, że jest taki kanał, gdzie goście gadają o telefonach, a czasem jakiś łysy robi recenzję. Pokażcie po prostu nas komuś. Z tym, że my jesteśmy realistami, my sobie zdajemy sprawę z tego, że naprawdę stosunkowo niedużo ludzi. Czyli, nie wiem, właśnie prezent zrobić, to będzie najlepszy prezent, jak o nas komuś powiecie. No dobra, to tutaj nie będę marudził, chociaż to też nie jest, słuchajcie, że branie to jest powiedzenie.
lubicie, macie ochotę komuś powiedzieć, że nas to może dokładnie. Ciekawić. Wiesz, żebranie to byłoby, jakbyśmy na końcu każdego filmu mówili, że prosimy łapki, jeżeli lajki, i tam srajki, i Patreona, i tutaj wsparcie, i tam wiesz, no są tacy, tak pokazują, o tutaj... Tak, no, znaczy to jest dzisiejsza rzeczywistość, ja się przyzwyczaiłem po prostu, poza tym jest bardzo wiele kanałów, gdzie ludzie robią niesamowitą robotę. No, czegoś trzeba żyć i za każdą pracę należy się płaca. Jeżeli kogoś lubicie i ktoś zarabia tylko w ten sposób, kurczę, czemuż by mu nie dać zarobić, jestem cały za. Także popieramy wszystko, jeżeli chcecie po prostu kogoś wspierać, to wspierajcie tak, jak ten ktoś o to prosi i tyle. Nie, są ludzie na YouTubie, którzy rzeczywiście robią rzeczy niesamowite, profesjonalnie, przy niewielkim nakładzie pieniędzy bardzo często, a z ogromną pasją. I takich ludzi wam polecamy, nie influencerów, chociaż nie influencerów. Nie, influencerów nie, ale są ludzie, którzy właśnie nie są influencerami, nie są jakoś szczególnie popularni, a robią genialne rzeczy. To prawda. I YouTube jest właśnie, według mnie fenomen YouTube'a polega na tym, że można tam znaleźć totalnie niesamowite, wartościowe rzeczy, wspaniałych ludzi i w ogóle mnóstwo bardzo ważnych, przydatnych, istotnych informacji, jak też i śmietnik, fejki, tak, to jest... bzdury i po prostu patologię totalną. To jest niestety tak, że to jest tak właśnie jak ze śmietnikiem, słuchaj, to globalnie to jest śmietnik, ale jak się ma zacięcie do szukania skarbów w śmieciach, to rzeczywiście można tam znaleźć rzeczy niesamowite. Do tego was zachęcamy. Jak znajdziecie coś innego, powiedzcie o tym ludziom, podzielcie się tym, pokażcie to innym, jeżeli znajdziecie coś innego wartościowego. Przy czym jest jeszcze jedna rzecz, trudno jest cokolwiek na YouTubie znaleźć, dlatego że modą, zwyczajem Google będzie wam pokazywał tylko to, co oglądacie. No, czyli trochę tak, tematycznie, ale... filmy związane z tym, co oglądacie, ewentualnie to, co jest w tej chwili na topie, nie rzeczy wartościowe. Ale jeżeli oglądacie wartościowe rzeczy, to po pewnym czasie zaczyna wam podkładać wartościowe rzeczy. Może właśnie dlatego ja na przykład nie jestem na bieżąco ze wszystkimi influencerami, znanymi twarzami YouTube'a, tudzież właśnie jakimiś tam patostreamerami i tak dalej, bo tego mi po prostu YouTube nie pokazuje. Słuchajcie, słucham i oglądam ludzi, którzy mówią o rzeczach, których kompletnie nie znam, którymi się nie interesuje, a robią to tak dobrze, że po prostu jest to niesamowicie wciągające. Jestem oczywiście na wielu kanałach związanych na przykład z telefonami czy z grami, ale jestem, nie wiem, na kanałach podróżniczych, jestem u faceta, który robi noże, jestem u faceta, który otwiera zamki i kłódki wszelkiego rodzaju. Nie to, żeby mnie to strasznie interesowało, ale kurczę, jak oni to robią. Oni to robią tak, że przypomina najlepszy, nie wiem, film sensacyjny, trzymający w napięciu. Jest po prostu fajne. Albo zwyczajnie po ludzku i miło, tak? Bez, nie wiem, bez klnięcia, bez promowania się nachalnego. Jest to niesamowite. Nie wiem, czy wiecie, bo ostatnio się przyłapałem kilka razy na tym, że zastanawiałem się tam, jak coś rozebrać. Nieważne co, no jak rozebrać przyczłap do bulbulatora. Pytam o to YouTube'a i znajduję ileś filmów, gdzie faktycznie goście pokazują, jak to zrobić. To jest wartościowa rzecz, bo czasem faktycznie pomaga i też w sumie... Czasem warto też samemu coś pokazać, jeżeli wpadliśmy na jakiś ciekawy patent, bo jesteśmy majsterkowiczem, no to też zachęcam, pokazujcie, bo to po prostu też jest fajne jakby no, wzbogacenie treści, które możemy oglądać. Słuchaj, brakuje mi ostatnio filmów dokumentalnych. Okazuje się, że trafiłem wczoraj na YouTubie na człowieka, który pojechał w zasadzie do Azji, do Indii dokładniej. Pojechał do Indii i znalazł tam plemię, które pierwszy raz w ogóle widziało białego człowieka, które nigdy wcześniej nie widziało przybysza z zewnątrz. Ale jaja. I zrobił film dokumentalny, zrobił profesjonalnie o plemieniu cyganów. To nie jest rasistowskie, on ich nazywa Gypsy. On ich nazywa Gypsy i mało tego jeszcze... Z tymi określeniami, bo ostatnio się okazało, że słowo murzyn u nas jest uznane za pejoratywne. Tak? Ale ja wiem, ja sobie zdaję z tego sprawę, tylko że nie dajmy się zwariować, słuchajcie. Jeżeli jakiś źródłosłów nie jest w żaden sposób obraźliwy, bo pochodzi od kraju pochodzenia, a w tym wypadku u nas to słowo pochodzi od słowa Maur, tak naprawdę, i ono się bezpośrednio przekłada, a słowo Maur nie jest w żaden sposób obraźliwe. No, podobnie w przypadku Gypsy, to też ma źródłosłów jakby w języku osadzony. Znaczy pochodzi stąd, że bardzo wielu... No nie mogę powiedzieć Romów, bo to nie byli Romowie. Bardzo wielu nomadów z Indii przez Egipt trafiło do Europy, stąd Gypsy, od Egiptu, Egipt.
bo ich uznawano za Egipcjan. Stąd pochodzi to, tak, dokładnie. Oni nawet udawali Egipcjan, żeby się lepiej zasymilować. Mieszkańcy USA nazywam, nie są Indianami, tak? No, bo ich wzięto... To też zapewne jest obraźliwa, a jak nie jest, to za moment będzie. No, dokładnie. Wiecie co, nie, bo idziemy w złym kierunku, wydaje mi się. Wróćmy jeszcze do telefonów, bo ja jeszcze jeden telefon wydubałem w tym tygodniu. Znaczy się nie ja wydubałem. Polski oddział Motorola, słuchajcie, wydubał telefonik pod tytułem Moto G50 i napisali, że ich zdaniem to jest najtańszy na rynku smartfon obsługujący 5G. Powiem szczerze, nie chciało mi się szukać, czy na przykład któreś Realme nie jest tańsze, dajmy na to, ale faktycznie cena 899 zł za telefon 5G wydaje się być dosyć niska. Dlaczego jest taka niska, to już Wam mówię, ponieważ ten telefon ma wyświetlacz IPS, ale tylko HD+, 6,5 cala. Ma Snapdragona 480, czyli ten taki powiedzmy budżetowy procesor do telefonów budżetowych 5G. Ma 4 giga pamięci operacyjnej, co w przypadku Motorola jest w zasadzie taką też pewną normą, podobnie jak bateria o pojemności 5000 mAh. I rzeczywiście te motki mimo tych 4 giga jeszcze całkiem przyzwoicie działają, więc to najwyraźniej jest przyzwoita optymalizacja. Natomiast pamięci wewnętrznej mógłby mieć więcej, bo ma tylko 64 giga. Tak samo przeoszczędzili trochę na szybkim ładowaniu, bo jest tylko 10-watowe, czyli normalnie. Nie ma u nas wersji ze 128 giga pamięci. Wiesz co, nie, zakomunikowano tylko 64. Okej. I mówimy o cenie 899 zł, bo mówimy w tym momencie o tym komunikacie z polskiego rynku. Główny aparat 48, co też jest w zasadzie motorolowym standardem w tej chwili. Natomiast niestety nie ma aparatu do szerokokątnych zdjęć, jest tylko piąteczka do makro. Piąteczka, podkreślmy, nie dwójka, czyli już te makro powinny być naprawdę spoko. Nie, Adaś, myśmy o niej mówili. Ja pamiętam jak dzisiaj, bo mówiliśmy o niej głównie ze względu na to, poza cenami oczywiście polskimi, mówiliśmy o niej dlatego, że ja tutaj pamiętam, on jest charakterystyczny ze względu na uwagę, którą ma w danych, mianowicie, że radio FM jest dostępne we wszystkich wersjach i regionach poza Francją. Ja pamiętam dokładnie, że o tym mówię. Okej, dobra, być może. To jeszcze tylko dodam, że ma NFC i może mieć opcjonalnie dual SIM. Z tego co pamiętam, na naszym rynku będzie właśnie dualny sprzedawany. No i tyle. No i po prostu mówimy, że wszedł na polski rynek i już, no bo musimy o tym powiedzieć. I że będzie działał. Tak. I no, będzie działał w polskich sieciach 5G. A skoro już wleźliśmy na ten polski rynek, to ja bym jeszcze, ale to są po prostu takie naprawdę już ogłoszenia pokrótce. Dwa modele Oppo wkraczają, wchodzi Oppo Reno 5Z za 1799 zł oraz Oppo A54 5G za 1399 zł, który na razie będzie w przedsprzedaży z głośniczkiem za złotówkę. No i Xiaomi jeszcze, tak? Xiaomi. No, ale to wiesz, to no na koniec zostawiamy. Celowo ich zostawiłem na koniec, bo... No dobrze, to poczekaj, jeżeli ich zostawiasz na koniec, to jeszcze ZTE Blade 11 Prime, który co prawda ZTE zapowiada więcej telefonów, ale to jest taki, który się pojawił. Ten już jest, no. Mało interesująca rzecz, na razie wyłącznie w Stanach, przynajmniej pod tą nazwą, bo on się pojawi w innych miejscach również, ale pod inną nazwą. Smartfonik mało interesujący, typowo operatorski, minimalna tak naprawdę specyfikacja, oparty na Helio P22, 6,5-calowy wyświetlacz HD z plusem, pamięci 64, właściwie jedna pamięć, 64 flasha i 4 giga RAMu. Aparaty 16 plus 8 plus 2, z przodu 8 i to w zasadzie tyle. I zakończmy, bo to... 730 zł na nasze, dostępne na razie tylko w Stanach, więc dajmy im święty spokój. No dobra, to już możemy jechać te Xiaomi. Myśmy o tych Xiaomi, przy czym no ja wspominam, że myśmy o nich mówili, w tej chwili mówimy o nich z tego powodu, że była po prostu polska premiera. Przede wszystkim tak, po pierwsze, zachęcam Was gorąco do obejrzenia filmu, który zrobiłem z pierwszymi wrażeniami z użytkowania Mi 11 Ultra, który straszliwie się palcuje, ale poza tym bardzo mi się podoba. Trochę się zaczął grzać, ale no to zobaczymy, o wszystkim Wam opowiem w recenzji.
pełnej. Druga rzecz, która mi się strasznie spodobała, będziemy mieli w Łodzi salon Xiaomi wreszcie. Wreszcie Łódź dołącza do reszty dużych miast w Polsce. Nie jesteśmy już miastem drugiej kategorii. Przynajmniej w manufakturze, zdaje się, tak? Tak, w Manu, będzie w Manu salon, jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, ale wiecie co, jako że my też jesteśmy z Łodzi, to wiedziony, nie, nienawidzę tego słowa, lokalnym patriotyzmem, bo nie jestem lokalnym patriotą łódzkim, ale z racji tego, że się otwiera salon Xiaomi, to ja tam sobie pojadę. I wrzucę pewnie na Facebooka naszego MGSM-owego parę fotek. To tak zapowiadam. No i dowiecie się, kiedy to będzie dzięki temu, bo wiem, że w maju, ale kiedy to... Tego. No i wróćmy do tej Ultry. Słuchajcie, Ultra poza tym, że telefonem imponującym bardzo jest, jak bardzo to Wam dopiero opowiem, to kosztuje też imponująco. Bo moi drodzy, kosztuje, uwaga, 5699 za wariant 12 plus 256 i tylko taki jest w tej chwili oferowany. Co? 5700. No, powiem Wam, że jak nie noszę telefonu w pokrowcu, to chyba jednak założę pokrowiec na niego. Że tam były, zdaje się, jakieś promocje 24-godzinne. Nie, ale nie na Ultrę. Nie na Ultrę. Ale właśnie, to może Wam powiem, co jest i zakończymy, żeby Was nie zanudzić, bo pewnie już wiecie, jakbyście zainteresowani, bo część z tych promocji to już się zakończyła, więc jest muszczarda po obiedzie, ale tak. Xiaomi wprowadza na nasz rynek jeszcze Mi 11i, który będzie oferowany za 2800 albo 3000 bez złotówki, oczywiście wszystkie ceny, za warianty odpowiednie 828 albo 8 plus 256 i on jest do 13 maja w przedsprzedaży. Dostaniecie zegarek Mi Watch, bardzo fajny, testowałem go, za złotówkę. Myślę, że warto. Ten zegarek bodajże chyba 400 jest normalnie wart. Czy coś koło tego, jest naprawdę fajny, ma super wyświetlaczek, ma pomiar natlenienia krwi. To jest mocna konfiguracja z aparatem 108 megapikseli, zdaje się, tak? Można powiedzieć. To taki ciutki osłabiony Mi 11. Mi 11 Lite jeszcze jest taka propo. I tu jest, uwaga, dwie wersje. Mi 11 Lite jest 4G za 1399 albo 1499, odpowiednio z pamięciami 664, 628. O flash sale'u nie mówię, bo już się odbył. A kolejny mamy Mi 11 Lite 5G, który kosztuje 1899 lub 1999, odpowiednio za wersję 6 plus 128 oraz 8 plus 128. I ten... Znaczy tam jest jeszcze różnica procesorów, tak? Tak. Specyfikacje macie podlinkowane, myśmy o tych telefonach opowiadali, dlatego... Jest różnica procesorów, jest tam inny aparacik do selfie troszeczkę. Różnice są, także to nie jest... Różnią się, tak, że uważajcie, no. Jeżeli chcecie, no to zwracajcie uwagę, czy bierzecie Lite'a 5G czy 4G. Poznacie po cenach, ale no żeby Wam się coś nie omsło. No i do 6 maja, jak sobie któregoś, jak sobie tego Lite'a z 5G kupicie, o, czyli to uwaga, do 5G, do 6 maja dodają Mi Banda 6 za złotówkę. Czyli tą najnowszą opaskę, która normalnie będzie kosztowała 219 zł, co czyni ją najdroższym Mi Bandem w historii. Nie wiem, dlaczego jest aż taka droga. Mam nadzieję, że będę mógł wypróbować, dlaczego, ale no, z tego, co słyszałem, to nadal nią nie można płacić, więc no nie wiem, no zobaczymy. Będę mógł wypróbować, to wypróbuję, to Wam powiem, a tak na razie, no to co. No jest to najdroższy Mi Band jak dotąd. Oczywiście jest to też Mi Band z największym jak dotąd wyświetlaczem, bez przesady. No i co? I w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o Xiaomi. Jeszcze raz namawiam Was do obejrzenia filmu. Zróbcie chociaż jakąś tam odsłonę temu filmu. Nie wiem, czy widziałeś, chyba się niektórym naszym oglądającym spodobała nasza gadka o ekologii, bo Metalhead na przykład zaproponował, zróbcie jedną tygodniówkę poświęconą wyłącznie ekologii. Ja nie sądzę, żeby to było możliwe, bo YouTube nie przepuściłby nam tylu brzydkich słów, słuchajcie. Zaraz by nam zdjęli kanał, a poza tym, wiesz, nie wiadomo, czy jakaś cenzura by nie wyszła, bo byśmy mówili rzeczy niepoprawne teraz, niemodne, może niepoprawne, niemodne, bo teraz słuchajcie, niemodne ekologii. No. Słuchajcie, każdemu rozsądnemu człowiekowi zależy na tym, żeby zachować naturę i miejsce wokół siebie jak najczystsze i najfajniejsze. Chcemy, żeby nasze dzieci i wnuki miały czym oddychać. Ale... Chcemy, żeby było czysto. To nie jest tak, że my jesteśmy przeciwni ekologii. Nie, my jesteśmy... Nie, to głupotę.
My nie jesteśmy przeciwni sensownym ekologom, którzy rzeczywiście starają się patrzeć całościowo na to, co się dzieje na Ziemi i na działalność człowieka. Ja takich nie widziałem w internecie. Ale no bo w internecie oni się nie przebijają, bo w internecie się przebijają oszołomy. Niestety. To jak się tak mówi, to niestety jakby próbuje konstruować logiczny wywód na temat ekologii, to niestety prędzej czy później człowieka zamykają, bo go kwalifikują do płaskoziemców. Tak, brawaków. Wierzących w UFO. To mi się podoba. Także to nie ma sensu, słuchajcie. Nie ma sensu. Że jak ktoś jest przeciw ekologii, to jest prawicowcem. Cholera, mnie to osobiście obraża, nazwanie mnie prawicowcem. No sorry, no nie. Podniosłoby nam oglądalność prawdopodobnie. Pewnie bardzo tak. Możliwe, że YouTube by nam zablokował kanał, to nie ma sensu, naprawdę. Tak, nie wiem, no wiesz, ktoś ostatnio, nie pamiętam, w jakiejś właśnie też dyskusji takich, nazwijmy to właśnie influencerów, było, że właśnie jak ktoś bluzga dużo na kanale, to kanał idzie w górę. Nie wiem. Bo wiesz, bo to w momencie, kiedy bluzgasz na kompletnie nonsensowne tematy albo na tematy pochwalane przez, tak powiem, rządzących światem w tej chwili wielkich, to jest wszystko okej. Okay. Gorzej jak bluzgasz w stronę rozsądku, to znaczy bluzgasz dlatego, że irytuje cię brak rozumności w ludziach współcześnie. Wtedy tak. Kanał jest B, bo bluzgasz. Ciekawe. A jakby tak pobluzgać o smartfonach? Jak myślisz? Jest jeszcze jeden komentarz, który mi się bardzo spodobał. Marcin Baranowski pisze, że panowie, z utylizacją ogniw litowo-jonowych jest o tyle problem, że póki co to nie ma przemysłowej technologii i takie ogniwa się tylko składuje. I pozdrawia nas z zakładu przeróbki akumulatorów orubiałych. Czyli chyba wie coś na ten temat po prostu, innymi słowy. Tak, to znaczy ja sobie zdaję sprawę z tego, że mówiąc o utylizacji troszeczkę przegiąłem, dlatego że ja wiem, że one są składowane. To jest trochę tak, że w tej chwili składowanie śmieci i odpadów uważa się już za utylizację. Tak, to. No. Za zbyt wiele kasy zarabiają firmy zajmujące się śmieciami i odpadami, żeby to się nazywało inaczej. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że one są składowane. Wiem, że nie bardzo jest w tej chwili technologia. Co prawda Japończycy próbowali z czymś, ale nie bardzo im zdaje się wyszło. Koszty po prostu zabijają i tak naprawdę koszty środowiskowe też, bo pamiętajcie, że żeby cokolwiek zutylizować w sposób sensowny, to też trzeba zużyć jakąś energię. No. Dlatego ja mogę powtórzyć jeszcze raz, że na dziś, bo nie znam w pełni technologii, nie znam linii produkcyjnej, sensowne wydają mi się pomysły również Japończyków idące w stronę napędu wodorowego. Natomiast mniej sensowne nadal w stronę napędu elektrycznego, który bazuje na ogniwach litowo-jonowych. To jest nonsens. Na razie się nam nie szykuje rewolucja w zasilaniu, obawiam się, mimo tego, że są oczywiście nanorurki, całe mnóstwo innych pomysłów na temat baterii. Ale... Nie, na razie nie ma na to widoków. Nie, to jeszcze nie prędko i na pewno nie tanio, bo to jeszcze też trzeba patrzeć, że tak naprawdę za tą całą cholerną, przepraszam za wyrażenie, ekologię, to my po prostu płacimy więcej, bo płacimy więcej za wywóz śmieci, za sortowanie śmieci, bo musimy mieć, kurczę, 4 czy 5 kubełków zamiast jednego, jeździmy bezsensownie przytłumionymi samochodami, bo pamiętajcie, że każde ekorozwiązanie w samochodzie odbiera moc, a moc jest podstawą w samochodzie. Nie, no takie w ogóle, no to jest tfu i tyle. No, a prawda jest taka, że prawdziwy Polak i tak segreguje śmieci na te do pieca i na te do lasu i wszystko jest po staremu. A to, że coś zostanie właśnie tak jak Jacek mówi, zutylizowane, to znaczy, że pojedzie gdzieś do kraju rozwijającego się i wyląduje na jakiejś chałupie. Tak, no najczęściej do Afryki i tam albo wpadnie do rzeki, a z rzeką wpadnie do oceanu, bo... Chemikaliów też u nas składują chemikalia zachodnie koncerny, tylko się o tym nie mówi, bo to jest niemodne. Wspomina się, nie, bo to są ogromne pieniądze. To są ogromne przemysł śmieciowy, to są naprawdę ogromne pieniądze. Ich stać na to, żeby zapłacić, żeby mówiono tak, jak ma być mówione. Dobra. Wiesz co, bo się gotujemy, a bez sensu, bo my i tak... Nie. Wiesz co, ja przyjmuję rzeczywistość po prostu taką, jaka jest, jakby stwierdzając, że się starzejemy. Mhm. Myślę sobie, no dobrze, zmienia się, nie masz na to wpływu. Z wiekiem człowiek wie coraz bardziej, że nie ma wpływu i coraz bardziej się w nim gotuje, że tego wpływu nie ma. Tak, dokładnie. Po prostu żyjcie wygodnie. I tyle.
a reszta to jest po prostu, dzieje się wokół was i niczego nie zmieni. Znaczy ja bym stał na takim stanowisku, że żyjcie rozsądnie, zaszalejcie czasami, ale też w ramach tego rozsądku. Nie namawiamy, żebyście na przykład wyrzucali baterie litowo-jonowe do śmietnika przeznaczonego na szkło, tak? No, natomiast najrozsądniejsze w tym momencie jest na przykład zrezygnowanie z wyrzucenia tej baterii, tylko na przykład danie smartfonowi wysłużonemu drugiego życia w roli, nie wiem, odtwarzacza streamingowego w samochodzie lub, nie wiem, jakiegoś tam nadajnika do alarmu, cokolwiek, ale jest wiele pomysłów, też poszukajcie sobie, bo są opisywane na nadanie smartfonowi drugiego życia. Kurczę, może taki artykuł nawet kiedyś popełnię. Kamerkę można zrobić zewnętrzną, na przykład. Pomyślcie, co zrobić ze starego smartfona. O, ja nie można zrobić, właśnie, świetny pomysł, Jacek. To jest rozsądne. A nie zastanawianie się, jak dobrze wyrzucić baterię litowo-jonową, jeszcze za to zapłacić. Nie, pomyślcie, jak można ją jeszcze wykorzystać. Tak, i stosujcie utylizację smartfonów, to znaczy nawet jeżeli już jakiegoś smartfonu nie używacie, warto go wyczyścić i dać komuś w rodzinie na przykład, kogo nie stać. Albo nawet dać znajomemu, którego nie stać. Komuś, kto potrzebuje, bo go nie stać. No. A teraz no, kontakt jest ważny, tak? Cokolwiek mówię, można, są tysiące zastosowań, nawet jak smartfon już ma padniętą baterię, ale jeszcze jakoś dycha, można właśnie zrobić z niego nianie, cokolwiek, żeby go nie wyrzucać, nie dawać do tak zwanej utylizacji, bo to jest właśnie tak zwana utylizacja, on po prostu pojedzie, nie wiem, do Afryki. Jest nas, słuchajcie, jest nas, słuchajcie, niedużo, ale ja się bardzo cieszę, że z nami jesteście. Naprawdę, z ogromną przyjemnością za każdym razem zerkam w komentarze. Bardzo dziękujemy za wszystkie pozdrowienia, za wszystkie dobre słowa, za to, co piszecie do nas, za to, że się z nami kontaktujecie i za to, że wpadacie i nas oglądacie rzeczywiście. Wielkie dzięki. Tak się zastanawiałem, trochę nas jest mało rzeczywiście, bo gdyby nas było więcej, moglibyśmy pomyśleć nad jakimś Q&A, ale nie wiem, na razie możemy je zrobić w komentarzach. Jak chcecie nas o coś zapytać, nawet z przysłowiowych czterech liter pytanie, napiszcie w komentarzach, postaramy się odpowiedzieć. No. Tak, ja gdybyście chcieli, żebyśmy gdzieś na boku zrobili jakieś Q&A w wideo, też dajcie znać po prostu. Jeżeli się znajdą pytania, znajdą się odpowiedzi. Dokładnie. Jesteśmy otwarci na różne propozycje. A na dzisiaj Was pozdrawiamy. Życzymy Wam udanego, miłego weekendu. Również tym, którzy pracują, niech mają też udany i miły weekend. Trochę współczujemy, ale no, w sumie tak. Też będziemy pracować. Może trochę na świeżym powietrzu się uda, ale nie wiem, ja tam mam roboty naszykowane, także będzie co robić. Jest weekend majowy, miejmy nadzieję, że tak, również ci, którzy pracują, znajdą pogody chwilę, żeby odpocząć. Tak. Pogody Wam życzymy, bo prognozy są takie sobie, ale może, kurczę, jak patrzę za okno, to tak wieje optymizmem. Widzicie, że tu słoneczko daje, także może będzie jednak dobrze. No i cóż, i zapraszamy jak zwykle za tydzień. Pozdrawiamy Was serdecznie, cześć. Cześć, trzymajcie się.